Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym w tym materiale pokazać, na czym polega tryb edycji. Tryb edycji jest to jeden ze standardowych trybów Blendera, dostępny dla meszy oraz innych obiektów. I można go włączyć za pomocą klawisza Tab. Wstawiłem teraz na scenę kostkę i tą kostkę mogę edytować w trybie edycji. W trybie obiektowym natomiast mogę wykonywać na niej tylko proste operacje, takie jak GRS właśnie, czyli przesuwanie, rotacja lub skalowanie. Nie mogę natomiast zmienić wewnętrznej budowy tej kostki, czyli nie mogę sprawić, żeby ta kostka na przykład była z wcięciem albo zaokrąglona. Do tego celu właśnie służy tryb edycji. Tryb edycji mogę włączyć również korzystając z panelu na dole, rozwijając menu dotyczące, pokazujące tryby pracy Blendera. Edit Mode to jest tryb edycji. W trybie edycji mogę zaznaczać nie tylko samą kostkę jako całość przez klawisz A, ale również poszczególne elementy kostki, na przykład wierzchołki, ewentualnie krawędzie, ewentualnie ściany. Do zaznaczania samych wierzchołków służy tryb pracy z wierzchołkami, dostępny na pasku stanu w postaci tych małych trzech guzików. Pierwszy z nich to jest tryb edycji, natomiast mamy także tryb zaznaczania krawędzi, gdzie zaznaczam poszczególne krawędzie, oraz mamy tryb zaznaczania ścian. Mogę zaznaczyć wtedy poszczególne ściany. Mamy także taki guzik z kropeczkami, który włącza lub wyłącza przezroczystość tych ścian. Wtedy mogę kliknąć na ścianę, która jest ukryta i również ta ściana może być zaznaczona. Standardowo jest to wyłączone. I teraz, aby pracować wygodnie z takim meszem, który jest tak naprawdę siatką wierzchołków i krawędzi oraz ścian, trzeba poznać kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nie ma zaznaczonego żadnego wierzchołka, kliknięcie z kontrolem powoduje, że wstawiam nowy wierzchołek. OK? W ten sposób wstawiać mogę osobne wierzchołki. Natomiast jeżeli jest jakiś wierzchołek zaznaczony, na przykład ten, i kliknę z kontrolem, to wtedy wstawiam wierzchołek, który jest połączony z tym poprzednio zaznaczonym. W ten sposób mogę tworzyć całe linie z wierzchołków. OK, połączone krawędziami. Oprócz tego mogę również zaznaczyć dwa wierzchołki na raz, lub nawet trzy, i zrobić z tych wierzchołków płaszczyznę. W ten sam sposób poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy. Jeżeli oczywiście mam zaznaczoną płaszczyznę, tak jak w tym cubie, to mogę również kliknąć z kontrolem gdziekolwiek, aby uzyskać również przestrzeń. I wtedy tego cuba również mogę wytłoczyć i dodać w ten sposób o wiele więcej geometrii, niż standardowo można było wstawić z menu Dodaj obiekt. W tym momencie w trybie edycji zrobiłem sobie taki obiekt, który ma jeden środek. Można go obracać, skalować oraz przesuwać jak normalny obiekt, z tym, że nie wygląda już całkiem normalnie. Wstawię teraz nowego cuba. Chciałbym pokazać, jak można połączyć dwa obiekty w jeden. Niech to będzie jeden cube, zrobię jego kopię obok. Teraz, aby połączyć te dwa obiekty w jeden obiekt, należy je zaznaczyć i nacisnąć Ctrl J. To jest przydatne wtedy, kiedy potrzebuję pracować na dwóch siatkach meszy jednocześnie. Normalnie tego nie mogę zrobić. W trybie edycji, gdy już jestem wewnątrz edycji danego mesza, drugi mesz wstawiony na scenę jest niedostępny. Nie mogę tutaj nic zrobić, chociaż klikam prawym klawiszem myszy. Natomiast jeżeli jestem w trybie obiektowym i połączę te dwa mesze, wtedy w trybie edycji mam dostęp do obu z nich. Każdy element mogę niezależnie edytować. A więc łączenie obiektów odbywa się po naciśnięciu Ctrl J. Gdyby zaszła potrzeba rozdzielenia takich połączonych meszy, które tak naprawdę teraz są jednym meszem, tylko mają jakby dwie osobne siatki, można zrobić to w ten sposób, że gdybym chciał oddzielić teraz jedną kostkę od drugiej, zaznaczam jeden z wierzchołków, a zresztą nawet nie muszę. Naciskam klawisz P i wybieram rozdziel według luźnych części, by loose parts. W tym momencie jeden z kubów pozostaje w trybie edycji, a drugi przechodzi do trybu obiektowego i nie mogę już ich razem edytować, ponieważ każdy z nich jest osobną bryłą. Co ciekawe, mają nadal środek w tym samym miejscu. Jeżeli odsunę tę kostkę, to kółeczko ma, ale to jest środek. Widać, że ten po zaznaczeniu ma środek poza swoją własną, że tak powiem, objętością. A więc w trybie edycji mogę pracować naraz tylko z jednym meszem. Jeżeli chcę pracować z wieloma, to muszę je połączyć w jeden mesz, ale wtedy środek zostanie ustalony na jeden z obiektów i będzie tylko jeden środek dla wszystkich meszy. Odnośnie tego środka powinienem powiedzieć jeszcze kilka słów. Otóż środek obiektu to jest to miejsce, dookoła którego obiekt się kręci w trybie Median Point, tak jak to tłumaczyłem w poprzednich materiałach. I teraz, aby taki środek obiektu ustawić wewnątrz obiektu, automatycznie przeliczając, w którym miejscu on ma się znaleźć, należy nacisnąć klawisze
Ctrl, Shift, Alt oraz C. W tym momencie pojawia się menu, które nazywa się Set Origin, czyli ustaw początek czy też środek i mogę wybrać sobie Geometry to Origin. W tym momencie cały ten cube przesunąłby się w miejsce występowania swojego środka, o tak. Albo mogę również zrobić coś takiego, że wybieram sobie Origin to Geometry i w tym momencie środek tego cuba ustawiony zostaje wewnątrz wspólnego środka wszystkich wierzchołków. Mogę również na środek ustawić w trybie w miejscu, gdzie jest 3D kursor, ale to już pokazywałem wcześniej. Wróćmy teraz do trybu obiektowego. Przepraszam, do trybu edycji. W trybie edycji mogę nie tylko klikać lewym klawiszem, aby pojawiły się nowe elementy geometrii. Mogę również te elementy skopiować. Naciskam teraz klawisz X, aby usunąć ten wierzchołek. Usuwam wierzchołek, wybierając Vertices. I teraz mogę zaznaczyć na przykład krawędź i tę krawędź skopiować. Kopiowanie robi się tak samo jak w trybie obiektowym przez wciśnięcie klawisza Shift-D. W tym momencie skopiowałem dwa wierzchołki połączone krawędzią. Aby te dwa wierzchołki z krawędzią połączyć jakąś ścianą z cubem, trzeba zaznaczyć wszystkie cztery wierzchołki, a następnie nacisnąć klawisz F. Klawisz F tworzy ściany. Podobnie, jeżeli mam jakiś wierzchołek, to zaznaczenie dwóch wierzchołków pozwoli utworzyć pomiędzy nimi krawędź. Ściany w Blenderze mogą składać się z trzech lub z czterech wierzchołków. Zrobienie pięciu wierzchołków ze ścianą po środku jest niemożliwe. Na dowód tego zrobię tutaj przez kopiowanie pięć wierzchołków. I teraz mogę je wszystkie zaznaczyć i spróbować połączyć za pomocą klawisza F. To się nie udaje, ponieważ Blender ma ograniczenie takie, że ściana może być tylko z czterech wierzchołków. Można to obejść tworząc tak zwane F-gony, czy też wielokąty. I można również używać specjalnego buildu eksperymentalnego, który korzysta z tak zwanych metod B-mesh. To jest wersja, która pozwala tworzyć ściany z większą ilością wierzchołków niż cztery. Ale standardowy Blender jeszcze tego nie wspiera, więc używamy na razie ograniczonej wersji. Oprócz tego, że mogę łączyć wierzchołki za pomocą klawisza F, mogę również je rozłączać. Mogę je oddzielić od mesza. Robi się to naciskając klawisz V. Jest to opcja o nazwie Rip Vertices. W tym momencie mam rozdzielone wierzchołki. No i jak widać, zrobiłem całkiem nieźle wyglądającą dziurę. Wszystkie ściany trzy, które tutaj były zetknięte, oddzieliłem od siebie. Mogę również oddzielić fragment mesza od całości za pomocą klawisza Y. To jest operacja, która nazywa się Split. W tym momencie oddzielam ścianę, natomiast wierzchołki zostają skopiowane i zostaje zamiast ściany dziura. Po prostu odciąłem sobie zwykłego face'a. Mogę również taką ścianę oddzielić, tak jak pokazywałem, za pomocą klawisza P, ale nie muszę wybierać By Loose Parts, ponieważ to rozdziela mesza na osobne części w całości. Mogę wybrać By Selection. W tym momencie oddzielę tylko tą część, która została zaznaczona, a więc w tym przypadku ten jeden plane. Należy pamiętać, że aby takie mesze połączyć, należy wcisnąć Ctrl J. Natomiast gdyby były środki obiektów tego typu w różnych miejscach, na przykład ten mesz miałby środek w tym miejscu, a ten mesz w tym, to połączenie spowoduje, że zostanie tylko jeden z tych środków. Ten środek, który zostanie, to będzie ten, który należy do aktywnego obiektu w zaznaczeniu. A więc po połączeniu teraz środek będzie tutaj. Naciskam Ctrl J i mam nowy środek mesza. Stary został stracony. W trybie edycji można robić jeszcze inne rzeczy. I teraz jest to operacja, którą można nazwać operacją Extrude. To znaczy, działa to podobnie jak kliknięcie lewym klawiszem z wciśniętym klawiszem Ctrl. OK? Jest to operacja, która polega na zrobieniu kopii wierzchołka przez normalne Shift-D, a później na połączeniu tego wierzchołka z poprzednim wierzchołkiem, utworzenie krawędzi, no i zaznaczenie tego ostatniego wierzchołka. W skrócie, tę operację załatwiamy jednym kliknięciem z klawiszem Ctrl, ale można zrobić również inaczej. Mogę zaznaczyć wierzchołek i nacisnąć klawisz E. Klawisz E jest to operacja Extrude, która pozwala mi zrobić tego typu kliknięcie bez użycia myszy, tylko z klawiatury. Extrude dodaje również nową geometrię. Jeżeli używam Extruda na zaznaczonej krawędzi, wtedy ekstrudowana jest automatycznie w pewnym kierunku. Tutaj jest to oś Y, ponieważ to jest oś zielona, lokalna dla tej krawędzi. Wtedy powstaje coś takiego jak płaszczyzna. Płaszczyzna powstaje zawsze z całej krawędzi, którą ekstruduję. OK? Teraz ekstrudowanie odbywa się w dwóch kierunkach, ponieważ dwie osie się wyświetliły. W ten
ten sposób można szybko dobudować brakującą geometrię, na przykład do takiej kostki. Naciskam E, no i mam jeszcze jedną ścianę. Jeżeli będę ekstrudował w ten sposób cztery wierzchołki zaznaczone, utworzę wtedy bryłę. Bryła będzie się ekstrudowała zawsze w kierunku prostopadłym do powierzchni, z której powstaje. W ten sposób. Jeżeli przełączę się do trybu zaznaczania całych ścian, będę w stanie ekstrudować o wiele szybciej swoją bryłę, tworząc naprawdę ładnie wyglądającą i skomplikowaną geometrię. Podobnie troszeczkę jak w SketchUpie. Natomiast jeżeli mam już zaznaczone całe ściany, to w skład tych ścian wchodzą oczywiście krawędzie i wierzchołki. Wtedy mogę nacisnąć na przykład coś takiego jak klawisz Alt-E i wtedy wyświetla się menu. Czy mam wyekstrudować cały region w taki sposób, czy też wyekstrudować na przykład tylko pojedyncze ściany. Jeżeli zrobię ekstrudowanie pojedynczych ścian, wtedy te ściany wyekstrudują się niby podobnie, ale będę mógł je od siebie w pewien sposób oddzielić czy też rozsunąć. One nie będą wtedy ze sobą połączone. To jest szczególnie przydatna opcja w przypadku, kiedy na przykład mam sferę i w tej sferze mam mnóstwo zaznaczonych ścian. Jeżeli wtedy spróbuję zrobić ekstrudowanie całego regionu przez Alt-E i region, to dostaję nic innego jak tylko kopię tej kuli, którą normalnie mogę postawić w tym samym miejscu. To nie jest to, o co chodzi. Jeżeli spróbuję zrobić ekstrudowanie osobnych ścian, w tym momencie mogę stworzyć coś na kształt jeża. I to jest całkiem fajna opcja. Pozwala zrobić bardzo szybko, dosyć skomplikowaną geometrię. Bardzo ładnie wygląda taka najeżona kula. Tak samo, jeżeli mam na przykład walec. Walec, czyli cylinder. Jeżeli spróbuję wyekstrudować jego ściany, te, które są na bokach, teraz tylko odznaczę sobie ściany wchodzące w skład podstawy, mogę uzyskać całkiem fajnie wyglądający obiekt, który przypominać troszeczkę będzie koło zębate. Ok? Bardzo szybko i bardzo prosto. No ale to właśnie jest tryb edycji. A więc ekstrudowanie to jest rzecz bardzo przyjemna. Chciałem także pokazać jeszcze, jak można zrobić na przykład rurę z jakimś przegubem czy coś podobnego. Otóż zacznijmy może od zwykłego cylindra, obrócę go w trybie obiektowym i w trybie edycji przełączę się może do trybu wierzchołków. Usunę jednego wierzchołka, by uzyskać puste miejsce. I teraz zaznaczając wszystkie wierzchołki, które są tutaj w tym odciętym elemencie, mogę wyekstrudować te wierzchołki dalej, ale mogę tego ekstrudowania jakby nie utrwalać gdzieś obok, tylko nacisnąć Escape po naciśnięciu klawisza E. W tym momencie wyekstrudowane wierzchołki znajdują się w tym samym miejscu, w którym leżą ich kopie. Ok? Mogę przez klawisz G przesunąć, żeby to pokazać. Jeżeli teraz wcisnę klawisz do skalowania, w tym momencie będę miał sytuację taką, że mogę zamknąć ten cylinder, pozostawiając niewielki otworek. To jest tak jak puszka z dziurką mniej więcej. Ten otwór oczywiście może być większy i mogę prowadzić ekstrudowanie z tego okręgu, który teraz został zaznaczony. A więc naciskam klawisz E, naciskam klawisz X, aby ograniczyć transformację, no i wyciągam ten walec sobie dalej. Teraz znowuż E, klawisz Escape, skalowanie na zewnątrz i znowuż E, X i później znowuż E, później klawisz S i zamykanie. Okay? Mogę zamknąć na przykład zostawiając małą dziurkę. W ten sposób mogę otworzyć bardzo szybko na przykład tak wyglądający kształt, jak takie hantle czy coś podobnego. No i znowuż jest to obiekt, którego normalnie nie mogłem wstawić, a w trybie edycji jest bardzo łatwo go zrobić. To jest na temat edycji garść podstawowych informacji. Można tu zrobić oczywiście dużo więcej rzeczy, ale to może następnym razem. Dziękuję za uwagę.